Witam Was w pobudce. Dzisiaj porozmawiamy o pewnym wyjątkowym filmie, a naszym gościem jest Damian Żurawski, boży reżyser. Prawda Damianie? Amen, chwała Pana. Damianie, ty razem ze swoimi znajomymi tworzycie film poświęcony księdzu Stanisławowi Orzechowskiemu. Czy mogłeś coś więcej na ten temat nam powiedzieć? Tak. Ksiądz Orzech to jest taki charyzmatyczny ksiądz w kościele katolickim, jeszcze żyjący. Który jest dla nas właśnie takim Bożym apostołem. Chcemy o nim zrobić film, żeby pokazać ludziom, że księża są jeszcze na tym świecie księża, którzy naprawdę wierzą, i, i są uczciwi, i idą za Panem Bogiem, pociągają za sobą ludzi. Jak zmarł o świętej pamięci ojciec Góra, to wtedy mnie y, natchnęło, wierzę, że Duch Święty mnie natchnął, żeby zrobić film o Orzechu, takim y, duszpasterzu akademickim, który jest znany głównie na Dolnym Śląsku, y, ale jest y, tak charyzmatyczny, że, że, że jego f, posługa jest znana i w, i w Polsce, i za granicą. Powiedziałeś dla nas. Y to kogo miałeś na myśli? Dla nas jest ważny. O, o kim miałeś. Ludzie, którzy się wywodzą z jego duszpasterstwa. On założył duszpasterstwo akademickie dla studentów trzydzieści parę lat temu, ale teraz ta jego rodzina się rozrosła już na nie tylko w studentów, ale i rodziny, i małżeństwa. I, I osoby, które pracują w biznesie, i polityków nawet, więc to jest, wiesz, taka kuźnia i talentów, i takich ludzi, Bożych, którzy naprawdę przejdą jego formacji, i potem całe życie jakby korzystają z jego dorobku. Okej, okay, a jaki jest sam cel stworzenia tego filmu, oprócz pokazania życia, tak myślę sobie, Księdza Orzecha? No, to jest to świadectwo. Nazywa? To jest świadectwo, to ma największą siłę oddziaływania. To nie jest fabuła, fikcja, to nie jest jakaś opowieść wymyślona, tylko to jest film o człowieku z krwi i kości, którego można jeszcze spotkać do którego można pojechać, zaprzyjaźnić się, wyspowiadać u Niego, pójść do Niego na msze, pójść z Nim na pielgrzymkę i zobaczyć w Nim taki odbłysk odbłysk Pana Boga, bo On nie jest człowiekiem ze, ze spiżu, to nie jest człowiek, który, nie wiesz, tam chodzi 5 cm nad ziemią. On ma swoje przewary, swoje wady, jest też często grubiański, ale w tym wszystkim, w tym całym swoim aspekcie tego, tej ludzkości z krwi i kości jest jeszcze bliższy człowiekowi, jeszcze bliższy Panu Bogu. A dlaczego ksiądz Orzechowski jest szczególnie tobie bliski? Ja jestem jego wychowankiem. I w tym kościele się też nawróciłem, w tym duszpasterstwie akademickim. We Wrocławiu. We Wrocławiu, tak. Więc on mnie nauczył pierwszej ewangelizacji, ja tam prowadziłem teatr ewangelizacyjny, graliśmy spektakle w klubach nocnych, graliśmy spektakle na plaży, wyjeżdżając z Wrocławia na wakacje, graliśmy w domach poprawczych i, i, i to mnie tak jakoś, no to mnie ukształtowało. Ten pomysł, żeby wyjść do człowieka, szczególnie człowieka, który nie zna Boga, albo poszukuje, albo jest obrażony na Kościół, czy na Pana Boga, to jest moja misja. Czy twoja pasja związana z filmami... Też kształtowała się wtedy w, w tamtym duchu Tak, postarcie. ja równocześnie robiłem i teatr, i, i filmy, ale jak się skupiłem na teatrze ewangelizacyjnym, gdzie kilkadziesiąt osób grało, e, tworzyliśmy muzykale chrześcijańskie, więc to był cały zespół ludzi. E, film odszedł na drugi plan, a w, teraz już od 10 lat się skupiam tylko na filmie. I... Jakimi filmami się na co dzień zajmujesz? W tym sensie, jakie produkcje tworzycie? Tworzy? So, ja zacząłem, swój pierwszy dokument zrobiłem dla już nieistniejącej Religia TV. To był dokument o moim przyjacielu, który pojechał z Rzymu do Pekinu. Czyli ja lubię filmy, gdzie pokazujemy ludzi autentycznych, realnych, którzy coś mogą przekazać drugiemu człowiekowi. Ta historia o moim przyjacielu, który wziął swój rower i pojechał dla Jana Pawła II przez pół roku na drugi koniec świata, to był początek. To był początek mojego takiego Profesjonalnego filmowania, i potem jakieś teledyski, potem jakieś reklamy, jakieś też krótkie metraże. I teraz długi, potężny film o, o Księdze Orzechowskim to ma być film, który pójdzie do kin i dlatego no, zbieramy na niego środki, żeby on rzeczywiście wyglądał tak, żeby ludziom się podobał, szczególnie ludziom, którzy są spoza kościoła. E, ale czy ty dzisiaj tylko tworzysz takie boże projekty filmowe? Czy jest to o robię, robię, też, robię też reklamy. Robiłem reklamy dla Szlachetnej Paczki, robiłem reklamy też z takiej kampanii Nie Piję, Bo Kocham, więc no, lubię taki współczesny, współczesny sznur lubię współcześnie opowiadać. To jest taki, taki mój, takie moje powołanie, żeby... A to nadal jednak są takie tematy, powiedzmy, no ewangelizacyjne, tak? Mógłbym, no to... nie do końca węgalizacyjne, bo ta, ta, ta reklama, szlachetna paczka jest kierowana do osób w ogóle też niezwiązanych z Kościołem. Czy kampania Nie piję, bo kocham, to też jest kampania, która jest kierowana do całego społeczeństwa. Ja lubię kampanie społeczne, zresztą jestem wybierany do takich kampanii. No, robiłem też reklamę dla na przykład, nie wiem, dla wojska. Ale to rzeczywiście, jak ktoś mnie wybiera, jakiś producent, no to też szuka kogoś, kto jakby ma, ma serce do pewnych takich, no, takich społecznych czy bożych projektów. Rozumiem. Wróćmy do tematu filmu o Księdzu Orzechowskim. Co będzie, co będzie można na nim zobaczyć, w tym filmie? W tym filmie zobaczymy świadectwa wielu osób, które się przewinęły przez duszpasterstwo, wiele osób, na które wpływ miał Ksiądz Orzechowski, które pod jego wpływem zmieniły też swoje myślenie i swoje życie. Często to są ludzie, którzy opowiadają historię o. Tym, jak wyglądało ich życie przed spotkaniem Księdza Orzechowskiego, jak wyglądało później. I to są autentyki, to są różne osoby: i osoby, które właśnie prowadzą jakiś biznes, i osoby, które są ojcami rodzin, czy, czy, czy dziewczyny, czy matki, które wychowują dzieci, czy po prostu tworzą rodziny. <laughs> Więc myślę, że każdy się w tym filmie odnajdzie. I oczywiście pokazujemy Księdza Orzechowskiego. My na niego mówimy Orzech. Rzadko kto mówi do niego Ksiądz Stanisław, czy Ksiądz Orzechowski. Więc Orzech no, będzie takim siłą napędową. Jego kazania i to, co chce przekazać ludziom, bo jego kazania są fenomenalne. To nie są kazania jakieś ugłaskane, to nie są okrągłe słowa, to są konkrety. To jest czasami walnięcie, wiesz, pięścią między oczy, więc no, pokażemy człowieka, który nie owija w bawełnę. I to myślę, że to będzie bardzo atrakcyjne dla ludzi, którzy jakby są jakby znudzeni oklepanymi formułkami kościelnymi. Damian, a jak konkretnie ksiądz Orzechowski wpłynął na twoje życie? Zeksiądzą Rzechowski był dla mnie duchowym ojcem. On mi pokazał Pana Boga jako ojca miłosiernego. Pokazał mi też to, że można wielbić Boga w każdej sytuacji. Ale, mi... ale co to znaczy? Co, znaczy? co konkretnie zrobił? Co to znaczy, ci pokazał? Wiesz co? Ja przebywałem z nim, więc to jest kwestia, wiesz, to nie, są jakieś, to nie jest sytuacja pojedyncza. Jak przebywasz z kimś na co dzień, jeździsz, to widzisz tego człowieka w różnych sytuacjach. Wstaje, jak się modli, co robi przed jedzeniem, po jedzeniu, jak pracuje, w jaki sposób pracuje. On jest pasterzem, ma swoje też gospodarstwo takie, w, wiesz, pod Wrocławiem, gdzie, gdzie, gdzie też osoby, które się są wykolejone, gdzie jesteś narkomani, alkoholicy, mogą tam przyjść, mogą pracować ze zwierzętami, dzięki temu mogą wrócić do społeczeństwa. To jest taka praca u podstaw. On jest, ksiądz Orzechowski jest z Poznania, więc on, on lubi pracę, on lubi ziemię, lubi rolę. Teraz, jak nagrywałem materiały z jego braćmi, byłem... Ale niebe... wróćmy do Ciebie, Damian, to znaczy, jak on konkretnie wpłynął na Ciebie? No, Ksiądz Orzechowski pokazał mi Boga y, y, Żywego. Y, to jest y, pierwsze miejsce, gdzie ja spotkałem Pana Boga Żywego w odnowie Duchu Świętym. Tam była prowadzona. On był właśnie moderatorem tej odnowy w Duchu Świętym y, i Pan Bóg y, przyszedł do mnie wtedy y, w takich też y, moich intymnych doświadczeniach. Ja wtedy zobaczyłem, że Bóg rzeczywiście jest i istnieje. I to jest dla mnie taki, taki moment zwrotny. Ja wcześniej jakoś nie byłem związany mocno z Kościołem, ja robiłem filmy artystyczne, obracałem się u środowiska artystów niezwiązanych z Kościołem. A dzięki tym spotkaniom odnowy, dzięki modlitwie, dzięki takiemu spotkaniu osobistemu z Panem Bogiem, dzięki doświadczeniu, że mnie prowadzi doświadczeniu go realnie. Realnie to, jest, to są rzeczy oczywiście nie do wytłumaczenia, bo Pan Bóg nie jest materialny, więc to są rzeczy, które się czuje i rozumie sercem. Każdy indywidualnie to, to, to jest w stanie zrozumieć. Więc ja zobaczyłem, że, 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 że to jest prawda. I Ksiądz Orzechowski też wskazywał na tego Boga, tego autentycznego, tego miłosiernego, tego kochającego, tego, który jest. I, i to było dla mnie punktem zwrotnym. Ja potem założyłem dwie wspólnoty katolickie, jedną w Anglii, drugą w Polsce. I się dzieliłem tym doświadczeniem i też ewangelizowałem, też właśnie uczyłem ludzi, jaki jest Bóg poprzez spektakle, poprzez formacje dla ludzi, którzy do tych wspólnot należeli i należą. Teraz te wspólnoty cały czas funkcjonują. Żywe Kamienie we Wrocławiu i Wspólnota Nowego Życia w Manchesterze. Mówiłeś, że jakby razem tworzycie ten film, i też mówisz o tym w takim wspólnotowym doświadczeniu przemiany poprzez działanie Pana Jezusa przez, księ... przez ręce, tak można powiedzieć, księdza Orzechowskiego. Czy masz jeszcze e, gdzieś tam w swoich wspomnieniach jakąś historię z, z twojego otoczenia, z, z twoich znajomych, z tej wspólnoty związany z księdzem? No to masa tych, wiesz, no, nie zapomnę jednej takiej sytuacji. To, co ja lubię u Orzecha i to, co jest też moim takim charyzmatem, to jest odnalezienie się w spontanicznej sytuacji. Ja pamiętam, jak jechaliśmy do domu poprawczego, oczywiście nie było samochodów, bo, bo studenci są biedni, duszpasterstwo akademickie też jest biedne, więc do takiego Poloneza, Traka, kiedyś były takie Polonezy z dużą paką na, na, na ziemniaki, na jakieś towary, myśmy tam się zapakowali. Zamiast kapusty jechali studenci, i, i myśmy obmyślali sobie scenki ewangelizacyjne, które będziemy robić w domu poprawczym. Jechaliśmy do domu poprawczego i tam dla chłopaków z tego domu ewangelizowaliśmy. Ja potem jeszcze z Orzechem na bieżąco rozmawiałem o sytuacji i nagle stworzyliśmy w samochodzie scenkę z Orzechem, kiedy on gra, zagraliśmy ja i Orzech scenę ojca miłosiernego, prawda? Czyli kiedy, kiedy wychodzi syn, kiedy po prostu, wiesz, oddala się od Boga, kiedy używa sobie potem wraca, ojciec go przyjmuje, Orzech grał ojca, ja grałem tego syna marnotrawnego, i to był wstęp do, do spowiedzi, więc do spowiedzi dla tych chłopaków z tego domu poprawczego. Więc to są takie rzeczy, które, mi za, które ja nie zapomnę do końca życia, bo one pokazują mi, że w każdej chwili, w każdej sytuacji. Można z ludźmi otwartymi na Pana Boga zrobić praktycznie wszystko, co nie? Co tym chłopakom było potrzebne, to spowiedź, zaufanie, że, że Bóg ich kocha i pomimo tego, że zrobili złe rzeczy w swoim życiu, to Bóg ich kocha. I w tej scence myśmy szybko z, z Orzechem wymyślili te, te rzeczy. Nie każdy ksiądz byłby skłonny do takich rzeczy. I to jest właśnie, pokazuje mi też fenomen Orzecha, ten charyzmat, który akurat ze mną, z moim charyzmatem się zazębia ponieważ niektórzy księdze by chcieli przygotowanie, scenariusz, próby i tak dalej, a my, akurat te, tego mnie Orzech nauczył, żeby iść na całość, zresztą ja też to praktykowałem wcześniej, ale on mnie tym umocnił, żeby iść na całość i robić swoje. Jak ktoś ma dryg, jak ktoś ma powolnie od Pana Boga, to to idzie. Ja myślę, że różni księża mają różne miejsce po prostu w Kościele, ale z tego, co słyszę, to Pan Jezus bardzo mocno działa przez ręce księdza Orzechowskiego. Damian, powiedz, jak my, widzowie, Możemy wesprzeć Twoją inicjatywę? Co możemy zrobić, żeby ten film jakby? udało się go stworzyć i go maksymalnie rozpropagować no, Więc ważne jest to, żeby powiedzieć na samym początku, że to nie jest moja inicjatywa. To okay. jest inicjatywa ludzi, którzy znali księdza Orzechowskiego. To jest inicjatywa duszpasterstwa akademickiego Wrzymy. I to jest też inicjatywa, mam nadzieję, wszystkich, którym leży na dobro, na sercu dobro Kościoła i chcą, żeby filmy o bożych ludziach, realnych krwi i kości były pokazywane szerszej widowni. Szczególnie ludziom, którzy oglądają sobie na co dzień jakieś tak programy czy telewizje w ogóle nie związaną z przekazem katolickim. Dlatego chcemy, żeby ten film był zrobiony maksymalnie profesjonalnie. Ja niedawno dostałem nagrodę za teledysk. Madzia, z którą robię ten film, dostała też nagrodę za swój dokument. Madzia, jak się dokładnie nazywa? Magda Piejko. Okej. Magda Piejko. Też dostała nagrodę za dokument i łączymy siły. Zostaliśmy jakby naznaczeni, wyznaczeni i mamy błogosławieństwo od orzecha, żeby ten film powstał. Oczywiście Orzech tam w ogóle nie ingeruje w ten film i, i praktycznie ten film go nie interesuje, on robi swoje, ale jeżeli stwierdził, że jeżeli dostaliśmy takie powołanie, taką misję, to żebyśmy też robili swoje. Więc film jest, film opowiada o księdzu, dlatego wszystkim, którym leży na sercu pokazanie kapłana, który może przybliżać do Boga i który może być bliski osobom, które się gdzieś zagubiły, obraziły na swojego, nie wiem, proboszcza czy, czy, czy po prostu nie znalazły takich księży, bo takich księży też nie jest dużo. Ja miałem akurat szczęście to, to właśnie po to taki film trzeba wesprzeć, więc można wejść na stronę www.orzechfilm.pl i na tej stronie jest zakładka wesprzyj film. Można tam zobaczyć w jakiej kwocie, w jakiej ilości, czy w jaki sposób chce się wesprzeć ten film. Cały czas jesteśmy w trakcie prac, więc spokojnie można jakąkolwiek kwotą wesprzeć ten film. A kiedy jak... planujecie go skończyć? Skończyć go, planujemy wtedy, kiedy zbierzemy środki. Bo w wypadku dokumentu jest tak, że my mamy otwarty scenariusz. My już ten film robimy dwa lata, chcielibyśmy już zacząć lądować. A jaki budżet chcielibyście pozyskać? 315 tysięcy. A ile już macie teraz? Mamy zebranych około 20 tysięcy. Okay, czyli jest jeszcze dużo. Wysyłania. Jest dużo do zebrania, ale też sporo rzeczy robimy własnym sumptem. Za własne pieniądze jeździmy, spotykamy się z ludźmi, nagrywamy, komponowana jest muzyka też za, za własnym sumptem, montaże są robione własnym sumptem, więc jakiś dron jest też własnym sumptem, więc sporo rzeczy robimy z własnej inicjatywy po to, żeby nie, nie ograniczać się tymi finansami. Tyle wpłynie, ile wpłynie. Jeżeli pieniądze jakieś wpłyną, żeby skończyć ten film, to wtedy podejmiemy decyzję, że kończymy. Na pewno nie będziemy patrzyli się, że nie zebraliśmy tam 315, tylko tam 215. Ile zbierzemy, tyle robimy. Ja bym chciał zebrać jak najwięcej, dlatego bo chcę ten film zrobić z animacjami, z stawkami fabularnymi, chcę, żeby to był nowoczesny dokument, nie żeby to były gadające głowy, Ja, że żeby to był film, na który e, kupisz DVD i dasz swojemu znajomemu z pracy i powiesz mu, słuchaj, weź zobacz, ciekawy film, może cię zainteresuje, co nie? E, I ten ktoś nie będzie miał, nie będziesz miał wstydu, że dałeś taki film, no, Niestety cały czas bolączką kościoła w Polsce, czy w Europie jest to, że, że właśnie te filmy są na niskim poziomie. Filmy w Stanach zjednoczonych, które, które są ściągane od dystrybucji dystrybuowane w Polsce są na o wiele wyższym i to widać po prostu. Ja mam kontakty też z dystrybutora, dystrybutorami i widzimy, jakie filmy są ściągane. Chcemy, żeby były filmy polskie robione, bardzo dobre filmy w Polsce żeby właśnie polscy dystrybutorzy mogli spokojnie polskie filmy dystrybuować po kinach żeby ludzie niezwiązani z Kościołem mogli sobie to wszystko pooglądać, bo przecież o to chodzi. Nie, nie robimy ewangelizacji dla ludzi, którzy są w Kościele, bo to jest katechizacja, tylko robimy ewangelizację dla ludzi spoza Kościoła, którzy naprawdę są już przyzwyczajeni do bardzo wysokich treści, bo i oglądasz sobie seriale na, na Netflixie, HBO czy Kanaplus i tam jest poziom, ludzie tego samego oczekują od kościoła i bardzo dobrze. Damian, życzę Ci, żebyś zebrał nie tylko 300, wszystkim Księdzu Orzechowskiemu. Życzę, żebyście zebrali nie tylko 315 tysięcy, ale nawet 400 i więcej, żeby ten film Wam wyszedł jak najlepiej. Moi drodzy, jeśli chcielibyście zobaczyć film z Księdzem Orzechowskim, serdecznie Was zachęcam do tego, żebyście weszli na stronę www.orzechfilm.pl. Tam będziecie się mogli dowiedzieć nie tylko o Księdzu Orzechowskim, ale też, jeśli jest też taka Wasza wola i pragnienie serca, wesprzeć tą inicjatywę bożych ludzi, których dzisiaj reprezentuję. Damian Żurawski. Damianie, dziękuję Ci bardzo. Bardzo dziękuję. Dzięki śliczne. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. Dla mnie to ogromnie pozytywnie działa, jak jestem z Wami. I mam szczęście jeszcze jakoś odprawiać tym przeświętom. Dla mnie jest takim współczesnym apostołem w sposób mocny trafia do y, człowieka. Nie da się orzecha słuchać tak obojętnie.